Ola Madej z licealnej 2D jest zdenerwowana. Kajetan, którego poprosiła, by chronił ją przed agresywnym byłym chłopakiem, dowiedział się, że ten grozi Oli. Próbował namówić dziewczynę, żeby zawiadomiła policję, jednak ta nie chce tego zrobić i ma pretensje do przyjaciółki, że powiedziała o wszystkim Kajetanowi. Ale nie powiedziałaś mu, że to jakiś bandyta i że ci grozi. Teraz nikt mnie nie broni, przez ciebie. Mówiłam ci, żebyś od razu zadzwoniła na policję. Nie obchodzi mnie to, co mi mówiłaś. Ola, przestań. Daj mi spokój, mam ciebie dość. Patryk czeka na Olę. Dziewczyna jest przerażona, widząc go przed szkołą. Coś ci obiecały. Co ty sobie myślisz? Przestań. Tymczasem Karolina szuka pomocy. Wie, że Patryk jest agresywny i boi się, że Ola może być w niebezpieczeństwie. Przed szkołą! Leć po jakiegoś nauczyciela. O, nie, nie. Pałka się Ej, zostaw ją. Zostaw, Ola. Odsuń się. Uciekaj, uciekaj do Odejdź szkoły. Odejdź co? Idź do szkoły szybko. Chyba nie. Ugięło cię z nożem do dziewczyny. Co ty? Już, co ty? Ola, uciekaj do szkoły. Nie twoja sprawa. Uspokój się. Patryk, no, zostaw mnie. Bez mi mówi, co mam robić. Kajetan, co ci jest? Policja już jedzie. Kajetan. Może Kajetan. Chodź szybko. Chodź do higienistki. Ola, proszę cię, dzwoń na pogotowie. Ostrożnie.